Dziś, czyli 13 stycznia, Daniel Magical wyszedł z więzienia. Z tego wydarzenia była prowadzona transmisja na żywo, którą oglądało ponad 14 tysięcy osób w szczytowym momencie. Za chwilkę wam pokażę kilka shotów, urywków, także zapraszam do oglądania, zostawcie łapkę w górę, wbijmy tutaj 700, no a teraz lecimy. Więc po kolei, jak w ogóle doszło do tego, że Magical trafił za kratki? Jak podaje portal Toruń, nasze miasto.pl, prokuratura i te MIDA długo z tym walczyły, ale wreszcie, jak się wydawało, dopięły swego. Daniel Z. i jego matka Małgorzata Z., w internecie znana jako Gocha, usłyszeli kilka wyroków, w tym pozbawienia wolności w zawieszeniu. W 2021 roku oboje trafili do więzienia, bo nie wywiązali się z warunków próby. Matka za kratami spędziła 8 miesięcy, bo odwieszono jej wyrok m.in. za znęcanie się nad konkubentem, wyszła na wolność w sierpniu 2022 roku. Magical siedział za publiczne nakłanianie Gocha oraz Jacy do składania fałszywych zeznań na komisariacie. W międzyczasie kara została zawieszona na czas próby znalezienia stałej pracy dla Magicala. Do tego nie mógł już organizować ani uczestniczyć w streamach. Miał również poddawać się dozorowi kuratora. Jak się okazało, nie wywiązał się z niczego. Dalej streamował, nie znalazł pracy oraz nie odbierał telefonów od kuratora przez kilka miesięcy. Finalnie zabrała go policja, podczas gdy prowadził transmisję na żywo. Tak? Dobrze, widzowie, trzymajcie się. Znikam. Opa. Dobra, idziemy. Co ciekawe, jeszcze będąc w domu, Daniel nagrał 365 filmików, takich na TikToka, których na każdy dzień pobytu w więzieniu pozdrawiał jakąś osobę. Pierwszy dzień więzienia, pozdrawiam wszystkich widzów. 257 dzień w więzieniu, pozdrawiam Marylę Rodowicz. Dzień 365, w końcu finał i nie wiem, czy wyjdę. Filmiki oczywiście nie były publikowane przez niego, tylko Daniel komuś wyznaczył tą fuchę. Przechodząc już do dzisiejszego live'a, miał się on rozpocząć o godzinie 10, troszeczkę się to wszystko przedłużyło, ponieważ transmisja się odpaliła dopiero około 11, a o 11.20 Magical pokazał się przed kamerą. A przed państwem Daniel Magical! Siemano widzowie, Essa, wróciłem! Witam cię. Wyłącz się głośnik. Bebe mi sobą. Nasza zwolę? Wrócił syn marnotrawny, słuchajcie. Nie no, tak naprawdę wróciłem z więzienia. Jestem w szoku, słuchajcie, przygotowałem przemowę dla was. Dużo osób myślało, że ukrytą walką na Fame MMA, która do tej pory jeszcze nie jest ogłoszona, będzie walka, będzie raczej rewanż Rafoniksa z Danielem Magicalem. Okazuje się jednak, że nie. Lecz ze słów, jakie powiedział Magical, można wywnioskować, że na chwilę obecną nie ma kontraktu z żadną z federacji, a nawet to by wolał zawalczyć na Prime niż na Fame. Tak, czasa rewanż będzie to największe wydarzenie w dziejach internetu. Ta walka przejdzie do historii i pobije rekordy oglądalności, tak Boxer? Wiem, że to oglądasz również. To Fame'a ja nie chcę, wolałbym Prime'a, nie? Jak już... Albo Hajkniga. Albo Nie zdradzamy tajemnic. Jutro będzie ankieta na streamie, będziecie mogli głosować m.in. w jakiej federacji chcielibyście zobaczyć. Napiszcie w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie. Dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnych. Do następnego, cześć!